Witam gorąco na moim kanale. Zapraszam na kolejny odcinek z The Crew Motorfesta. Odpali silnik. Polak 98. Kurde, zajrzałem sobie na taki kanał Ludzka i tak zobaczyłem, jak on gra, na przykład w Forze albo w tą grę. To ja tak nie potrafię grać jak on. On ma kamerę skierowaną na kierownicę. U mnie to bez sensu by było, tak sobie pomyślałem. Bo ja na tej kierownicy zasadniczo nic nie robię, oprócz tego, że kręcę nią. On tam, nie wiem, jakieś rękawiczki ma fajne, skrzynie biegów ręczne. Ja takich rzeczy nie posiadam. Oprócz tej samej kierownicy tylko. Więc raczej by nie było nic ciekawego. No i dodatkowo podziwiam go, że on potrafi prowadzić auto z kamery z zewnątrz. Ja jak gram na kierownicy, to nichucha, muszę jakby z kabiny grać. Po prostu nie potrafię wyczuć, jak ten samochód skręca, jak jest z zewnątrz. Ale może spróbuję dzisiaj. Co nowe? To był ten? AI mówił? Syntezator? Zaraz, Japonię ostatnio skończyliśmy, z tego co pamiętam. Aktywności. Kurde, jak ja... Hawaje. Playlisty, to chyba trzeba to ogrywać, nie? Grid. To wszystko są jakby takie scenariusze, to rozumiem, że to pewnie... nie spełniono wymagań. Chyba, że to bardziej jest kup coś. Dobra, weźmy. Co my tu możemy wziąć? Japonię mamy zaliczoną, rozumiem. Dlatego jest na samym końcu. To co, idziemy teraz w Hawaje, bo jesteśmy na Hawajach. No dobra, zobaczmy w ogóle. Wydarzenia. Ustaw znacznik. Nie biorę szybkiej podróży, chcę zobaczyć jak ten... Jak będzie mi się jechało. To rozumiem, jest ten sławny sklep, w którym możemy sobie coś tam pokupować. Opuszczamy. Okej, to mamy tak. Spróbuję się poczuć jak ludzki lucek z zewnątrz. Kurde, no, nie wiem. Jak on w to może grać z zewnątrz? Ale spróbujemy. Kurde. Ja nie mogę, no. Nie mam pojęcia. Dobra, ale... Kwestia może przyzwyczajenia, no. Może on gra jakby... od paru lat z takiej kamery i jest mu okej. Okay. Ja, że tak powiem... No nie jest to mój pierwszy raz, ale... Ale lipa. Dobra. Ale dojechałem. Nieźle. Zobaczmy. Hawaii. Jak Lucek potrafi, to ja potrafię. Disco Discover. Okej. Oczywiście. Jak w teledyskach. No fajna reklama, fajna. Dajcie pograć. Palenie gumy. Czy to jest ekologiczne? Zaraz tutaj zieloni się zjawią w Ubisoftie i powiedzą: trujecie środowisko. No, wstawki fajne. 30 lat temu to bym normalnie nerkę oddał za takie filmiki w grach. No ale teraz to bardziej chcę grać. Dobrze, pierwsze wydarzenie dostępne. No trochę tych wydarzeń jest, okej. Okay. Wyczyny odblokowane. Super, dostępne fotozadania. Udaje się do panelu. Fajnie. Znaczy,
mógłbym tego nie olewać i zapamiętać to, co mi gra teraz pokazała, żebym potem nie mówił, że nie wiem, co mam robić. dobra. Aj, krań Stefan. Spróbujmy. Co jest? Wygląda jakby mi gaz. Co z tą kierownicą się dzieje? Tak jakby kierownica mi nie działała. Ciekawe. Dobra. One chłopaki zasuwają tymi minivanami. Nie wiem, czy ja tak dam radę zewnątrz pojechać. Nie wiem, wiecie co, ja to chyba po prostu nie to chciałem. Kurde, jak się kamerę przełącza. Odrzuć B. Znowu narobię sobie zdjęcie na tym. Okej, przytrzymanie do tyłu. To nie. Tak mamy do tyłu. Okej, a w prawo jest. Kurde, przecież jest napisane. Nie wiem, ja tu tylko tak potrafię jeździć. Na padzie to nie ma problemu, ale na kierownicy to ja... To ja nie potrafię. Co prawda dopiero 5 minut całe pojeździłem, pewnie. Ale nie będę was męczył, może sobie jakoś kiedyś poza nagraniem pojeżdżę z kamery zewnętrznej, ale na razie darujmy sobie. Tutaj widzę kierownicę, niby kierownicę mam przed sobą, nie, więc powinienem widzieć wszystko. Ale jakoś mam kierownicę tu fizycznie, mam kierownicę na ekranie, jest po prostu no inaczej. Nie znaczy, że jestem wtedy lepszym kierowcą, ale no lepiej mi się prowadzi, niż jakbym był z zewnątrz. No weź, kiedyś mnie nie smyraj. Właśnie, gdzieś tu było turbo, chyba pamiętam. Kurde. Pod B? Czy ja tu nie mam turbo? Fantastyczna jazda, proszę państwa, jak on to robi. Jak on tego nie robi. Nie no, jest jakieś nitro. Tylko pytanie, gdzie te nitro jest? Tak, tak. Fajnie, że oni coś mówią, a ja muszę się skupić na drodze. No jak te turbo jest? Może tutaj nie działa te turbo. Może. A tak czy siak gierka fajna. Ale oczywiście. Będziemy się podnosić swoje umiejętności. Zaraz gra mi zaproponuje, że ten, żeby podnieść poziom trudności, bo za łatwo wygrywam. Ale chciałem. Nie, ale trzeba przyznać, że tor przyjemne. Co prawda trochę mnie wyrzuca teraz. Ale też ten samochodzik fajny. Bo się trzyma w miarę. To the last element, air. This is also where you'll find the drift track.
first arena of the Drift Experience playlist. Tak, tak, będę driftował. Driftował, na pewno. No i jak tam? Chyba się ich tak osadziłem, że to szkoda jadę. Nie, no, no. Gram na chyba najłatwiejszym, więc nie ma to tamto, że ich nie odsadam. Szczególnie, że nawet dobrze mi idzie, więc pewnie kolejne jakieś ten asysty mam powłączane. To nie ma się co udawać, że gram bez asyst. Mam nadzieję, że nie ma takiej asysty takiej wstydliwej, że tak powiem, że wyhamowywuję na zakrętach i trzymam je sama drogi, ta asysta. No chyba takiego czegoś nie mam, bez przesady. Czuję, że mnie wyrzuca z zakrętu. Ale nie mam jako takich poślizgów za mocnych. Więc coś w stylu ABS-a działa. Ale w sumie ja to zawsze traktuję tą grę jako grę rozrywkową. Nie silę się, no nie wiem, że mówię, że jestem jakiś, nie wiem, wyjebisty kierowca, jakieś czasy potrafię wykręcić i tak dalej. Mam za sobą kierownicę do takich rzeczy i no i skilla tym bardziej. Więc bawię się grą po prostu. Przytrzymaj i wyjdź, pomiń. Dalej, pomiń. Zobaczmy, co tam następnego. Tak zasadniczo chcę jakby bez problemu sobie przez tą grę całą się prześlizgnąć i tyle. Tak, tak, takie moje zdanie. Kurde, małe te Hawaje. Co się ruszy, to już ten. Widzę, jesteśmy na miejscu. Ale w sumie, tak jak w Forzie musiałem, nie wiem, po 15 km jeździć, to ta kalipa była. Może tak jest lepiej po prostu. Jest niedaleko, sobie idziemy. I tyle. Jakieś zadania mi się załączyły, widzę. Super. Chciałem dojechać do następnej pozycji z playlisty, to coś mi się to załączyło. I co? Zaliczyłem to chociaż? Bo oderwało mnie od trasy, jak widać. Sporo nawet. I jedziemy z powrotem. Ojoj, co tu się dzieje? Dołączyłem do jakiegoś tego. dołączyłem, no. Jadą sobie chłopaki. Kurde, ale tu wydaje mi się, że to więcej ludzi gra. Chyba, że to był... Nie, no, to nie był komputer, bo bym przez nich nie przejechał. Czyli w tą grę musi więcej ludzi grać niż w Forza w takim wypadku. Przynajmniej o tej porze, co ja to nagrywam. Dobra, jedź, Stefan. O! Dokładnie takim czymś będziemy śmigać, Volkswagenem, kombi. Może dlatego tyle ludzi w to gra. Poziom to nosi 2-5, to nie jest tak źle chyba. O, koleś będzie na motocyklu śmigał? Kurde, jaki ten. Ja nie mogę. Jaka bryczka. Dobra. Nieźle. Nie wiem, koleś, co mówisz. Ale fajna bryczka, nie powiem. Byle się tylko przebić. Przez tych innych kierowców. O, będzie skok.
Mam nadzieję, że kierownica mi zębów nie wybije. Oho. Dobra, bez tragedii, ale... ale poczułem. Ale poczułem uderzenie. Właśnie to jest jedna z nielicznych gier, które wspierają moją kierownicę w 100%. Trasmastera T248X. Więc polecam ten tytuł. Czuję się każdy kamyczek. Dokładnie. Proszę Państwa, jak on driftem wszedł normalnie. Pewnie każdy by tak wszedł, no ale cóż, ja się jaram. Na pewno trzeba przyznać, że jest kolorowo. Kurde, nie no, ta gierka jest dużo fajniejsza moim zdaniem od Forzy. Chyba, że to trzeba traktować jako oddzielne gry. Niby o tym samym, ale... ale ta mi się bardziej podoba, nie wiem. To takie jakby odczucie, ale... ale no... nie wiem, jakby to określić, no... fajnie mi się prowadzi. I zwiększa przyjemność. Może jest bardziej arcade'ówka, mi nie wywala z trasy i dlatego... no... kojarzy mi się, że jest fajniejsza gra. Pytanie, czy mam jakieś turbo? Niby jest naładowane nitro, ale nie wiem, czy tu działa te nitro, czy to nie działa. Może lepiej się nauczyć jeździć bez nitro. Przepiękne słoneczko, a ja za bardzo dałem po hamulcach. Nieźle. Jedźmy, jedźmy. No, tu mnie wywaliło prawie. Prawie. Daj, Stefan, dajesz. The Coconut Resort is just in front. An epic hotel, unfortunately destroyed by a hurricane. O, zniszczone przez huragan. Ha! Kontroler mi się wyłączył, ten Xboxowy, ale na szczęście ten akurat ta gra czuje kierownicę, więc tylko na chwilę śmignęło. To kolejna bolączka tych kierownicy podłączonej do konsoli. Że jak się gamepad wyłączy w trybie uśmienia, przestawi to konsola myśli, że my no nie gramy na żadnym padzie. W tym wypadku, jak widać, padzik się wyłączył, a my sobie jedziemy dalej. Na kierownicę oczywiście. Kurde, długa ta trasa. Trochę się spękałem, nie widziałem, co mnie czeka. A koleś mi depcze po tym. Po plecach. A przypominam, że to jest poziom drugi z pięciu. Czyli powinienem zamkniętymi oczyma ich wyprzedzić. Czyli chyba nie jestem aż taki kozak w tą grę, żeby sobie przestawić poziom wyżej. To jest dopiero 54% trasy? Ale dowalili. No to dobrze, przynajmniej tego Volkswagena poznam. Ale fajnie się prowadzi, nie powiem. W Fordzie już pewnie bym na poboczu był. Nie no, na pewno jest inny styl prowadzenia samochodów w tej grze, jak w Fordzie Horizon. Pamiętam, że w Fordzie jak sobie gazu nie ustawiłem tak, znaczy nie zmniejszyłem jakby czułości gdzieś o 60%, to praktycznie przy każdym ruszeniu bączki robiłem. Tutaj czegoś takiego nie mam. No i na sprawa, że na przykład akurat ten Volkswagen to jest no dosyć wolna maszyna, więc wątpię, że nawet jakbym wcisnął gaz do dechy, to bym bączki zaczął robić. Biorąc pod uwagę, że
na zegarze ma całe 80 na godzinę. Ale nie powiem, fajnie się prowadzi. Jak ktoś się zastanawia, czy kupić tą grę, no to no, mogę jak na razie polecać. Pod warunkiem, że chyba się nie oczekuje jakichś tych symulacyjnych doznań. Chyba, że coś w ustawieniach by było. Ale tak jak ja jadę na takich ustawieniach, nie wiem, chyba domyślnych, to naprawdę spoko jest. No i przede wszystkim, jak na konsolę, to też fajnie wygląda. Prawie czuję się, jakbym na PC-cie grał. A dopasionym. Jakieś odbicia w kałużach są. Raczej 60 klatek. Czego chcieć więcej? Kierownica działa na 100%. Kurde. Same plusy. Same plusy. Słaby zakręt mi wyszedł. Ale już chyba ich odsadziłem na tyle, że mogę sobie wyluzować. Albo pocisnąć i poryzykować trochę. Zobaczyć, ile się da z tej machiny wycisnąć. Niemieckiej myśli technicznej. Chyba z lat 70., nie. Zakładam, że jest trochę ulepszona ta belka. Fabrycznie, ale tak czy siak. Ale fajne, taki ten. Masz prędkościomierz po środku. Nic ci więcej nie potrzeba. Kurde. Jakieś tysiące wyświetlaczy na desce. Piękna sprawa. Wodospad. Super. To błyskanie tych fleszy to mnie rozwala. O, proszę bardzo. Nawet się wyrobiłem. Czasem się zastanawiam, czy na zakrętach puszczać gaz i jechać, czy raczej hamować. O, meta. Szybko poszło. Zrób sobie przerwę w cukierni. Nie, tam jedziemy dalej. Nie ma to tamto. 18 sekund szybciej dojechałem. Jakbym miał większy poziom trudności, to przynajmniej bym więcej punktów dostawał, ale na serio, nie zależy mi. Chcę się bawić tą grą, a nie sobie jakieś kłody pod nogi rzucać. Noc się zrobiła. Gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? Co my to robimy? Czyli teraz nocka. I nawet już powiem, że się zacząłem przyzwyczaić do tej kreski na górze. No, widzę, że tu koledzy się ten ścigają, przepychają. Okej. Spróbujmy im się trzymać na tyłach. Jeżeli bym się im trzymał, to znaczy, że nie byłoby tak źle ze mną, ale widzę, że już ten zakręt mnie wyautował chyba. Tak, to by zdecydowanie się ręczny przydał, którego nie wiem, gdzie mam. więc robię takie zakręty bez ręcznego, więc no. Widać, że amator niedzielnych przejazdów. Dlatego nagrywam te odcinki w niedzielę. Wiecie, jak jest. Trzeba się trzymać starej zasady. Jesteś niedzielnym kierowcą, nagrywaj w niedzielę. Nie, ale bardzo dużą radość mi sprawia granie w tą grę. Kurde, może w tygodniu bym jeszcze jedną nagrał. Super. Jakieś zadanko się trafiło poboczne. Serio? Takie bramki trzeba zaliczać. Dobrze, że po drodze przynajmniej
Brawo ja. Zawsze jakieś tam wyzwanie, którego mi niepotrzebne. Aha, kumam czacze. Nie muszę koniecznie w te małe wjeżdżać. Wystarczy, że w tą obramówkę wjadę jako taką. A to jest jakby więcej po prostu punktowane. Okej. Okay. No i gitarka. Co to, woda była? Ej, te ronda. Przewin do tyłu. Dobra, zobaczmy, czy mamy tutaj... Gdzie to jest turbo? Bo to muszę mieć turbo. Aha, dobra, już odkryłem. Ej, przejechałem. Bo się zapatrzyłem na turbo. Dobra, już odkryłem, gdzie mam przycisk z turbo. Znaczy się z nitro, turbo. Chyba jeden. Nie. Proszę państwa, załączył turbo. W sumie dopiero teraz zauważyłem, że kierownica jest nie po tej stronie, co, co normalnie. Ty dobry jestem. Może ja powinienem takimi samochodami jeździć, jak kierownica jest po prawej stronie. Najwyraźniej wykonujesz misję... Nie. Czy chcesz zwiększyć poziom tak wezwania przyciska? Na razie nie. Polowanie na Ewę. Wybrano wypożyczony samochód. Serio? Ja coś wybierałem? Spoko, że po hawajsku mówisz. Ciekawe, jakby się w Polsce ścigali, to by było po polsku. Okej. Jaki ładny kolorek. Tamtego zielonego oczywiście. I czemu ja zawsze z ostatniego miejsca startuję? Elvis w zielonym jedzie. First pick. I couldn't resist. These wind turbines are inspiring. Dobra, minąłem bramkę. Czy mi się wydaje? No, widzę, że oni na nitro jadą. Dobra, to i ja pojadę. Sami tam. Proszę bardzo. Jak już odkryłem, gdzie mam nitro, to się ponitrujmy trochę. Że ja to wygrywałem wszystko bez nitro. O kurde, skończyło się nitro. O, kurde. Zakręt, panie! No już bok do klepania. A, przynajmniej mi się nitro nabiło. Pięknie. Słabe miejsce jest ten przycisk do nitro. Niby pod prawym kciukiem, ale niewygodnie się wciska. Tak, tak. Spokojnie. Bagieta. O, panie. Kurde, kolejne zdjęcie, serio. Oślepne kiedyś. Oh my god. Poetic, I told you. And all his tears make everything. Mam nadzieję, że się złapałem w tą bramkę. To jest najgorsze właśnie, jak w Fordzie jadę i się nie... omijam bramki niektóre. You are racing after all.
Ojojoj, jakie zakręty. Człowieniu. Kto to wymyślił? Ale dupnie wjechałem. Ej, jak dziadek z kodą. Ej! Teraz to na pewno minąłem bramkę. Czy nie? Nie kumam tego. Trochę mnie wyrzuciło zakrętu i przez checkpointa nie przejechałem. No ale to jakbym nie przejechał, to przecież by ten... by mnie cofnęło albo coś. Tak myślę. Dobra, daj tego nitro trochę. I to jest piękne. Tylko my... my i Hawaje. Nie no, może faktycznie trochę nudno się zaczyna robić, jak tak sobie jadę bez przeciwników. Ale jeszcze nie ten czas. Kiedy sobie podniosę ten poziom trudności, ale jeszcze nie teraz. Check out those buildings. Got it. That's Honolulu. Tak, tak. Cudownie skręcasz. I nitro. Aj, na pewno z kamerą zewnątrz by pewnie było fajnie widać całą okolicę, ale bym mi się słabo prowadziło na serio. Punkt kontrolny, gdzie jest meta, ja się pytam. Tu jest. Dobra. Ja niby takie zdjęcia porobiłem. Fajnie. Dobra, jak tam z czasem? 32 minuta. To jeszcze coś tam możemy porobić. Ciekawego. Lecisz, leci Stefan. Znowu się w Warszawce ciepło zaczęło robić. I jest lipa. Dobra, spróbujmy, żeby nie było. Może kamerę tak ustawić. Spróbujmy. Bójmy się powoli wdrażać w tą kamerę zewnątrz, bo może rzeczywiście tak jest fajniej grać. Znaczy, wam jest fajniej to oglądać, ale mi gorzej kierować. Proszę bardzo, jakie piękne nitro. Niestety przejechałem. A kolega się wyrobił jakiś. Nie no, strasznie mi się wprowadzi z zewnątrz. Niestety. Będziemy ten. Deseczkę. Ustawienia trudności, ukoń zawody. Premia 4%. Nie, dobra. Rozpoczynamy. Jedziemy jak najwięcej. Chcę przejechać na odcinek i tyle. Ranek. Maka Kilo. Bronko. Bronko. Bronko spóźnił start, bo musiał kamerę sobie przełączyć. Is that Ford Bronco made in Oahu? Ah, perfect. This is the exact car we need today. No jak widzę, wszyscy na nitro załączają, a ja taki jedyny z tyłu nienaładowany. Ten jaki maluśki. Wypad. Albo ja zrobię wypad. Kurde. Ty zepchnął mnie. Jaka ha mowa. Dajesz. Przynajmniej jest co do wyprzedzania. Ej. Nie jeździcie jak po sznurku. Ojoj. Zjazd na plażę.
Super. Dajcie się wyprzedzić, będę miał spokój przynajmniej. Czy tu trzeba uważać, bo są często zjazdy na tą plażę głupią. Na szczęście nie ma tak jak w Forzie, że jak się idzie po tym, po wertepach, to mało ci kierownicy nie wyrwie. Tutaj jest tak jakby delikatniej, więc jestem w stanie jednak ogrywać tą grę w terenie, nie tylko po drodze, po asfalcie, na kierownicy. Co to? Jak to tak? Koleś. Mam gaz do dechy i... Co jest? Czemu ją? Wpadłem w poślizg jakiś. O co chodzi? Przed chwilą ledwo ten... się utrzymałem na drodze. To tak powinno być? Co to za auto jest? Bronko. No i teraz kolega się dał tak wyprzedzić, jakby ten samochód zgasł. A przed chwilą tak jechał szybko, że nie miałem szans go przegonić. No muszę przyznać, że dziwnie się prowadzi te bronko. Są takie momenty, gdzie po prostu czuję, że tracę przyczepność. I powiem, że wtedy nie wiem, co mam robić. Tak naprawdę. Teraz odnoszę wrażenie, jakbyśmy stanęli w miejscu. Nie ma jakby takiego przyspieszenia. Ale w sumie, czy to ważne? Jestem pierwszy. Jeszcze 25% i będę szczęśliwy na mecie. Okej. Punkt kontrolny. Proszę państwa, słońce mnie oświeca. Oślepia. Oświeca mi słońce. Te. Słońce go oświeciło. Ej, to co? Jeszcze 7%. Co, będzie jeszcze zakręt przed metą? Chyba nie. No i gitarka. Okej, ukończone zawody. Nieważne, że prawie na easy to przeszedłem. Ale ciężko było na początku. Chłopaki stawiali opór. Bronko. Dobra, pomijajmy. Powrót do trybu jazdy swobodnej. Tak patrzę, 38 minuta. 7 km gdzieś. Dobra. Jedziemy zatem. Ostatni wyścig dzisiaj. Spróbujmy z tej kamery zewnątrz. Może się przyzwyczaję jakoś. Kiedyś. Bez szans. Kurde, no fajny napis był. Nie wiedziałem, czy samochód, który jedzie mi na czołowe, to jest gracz, czy normalny. Dobra, to nie był gracz w tym wypadku. Minięcie o włos? Kogo niby minąłem o włos? Akurat jakbym może z parę godzin pojeździł, to może bym się przyzwyczaił do takiej kamery. Skoro Lucek tak gra, to się da. Tylko z tego co widziałem, to Lucek, nie wiem, od paru lat gra w te gry, głównie symulacyjne. Nawet ma stanowisko fajne.
Kierownicę ma fajną. Wszystko ma fajne. I skilla też dzięki temu nabył. Inna sprawa, że ja to w te tematy nie uderzam. Lubię gry symulacyjne, okej. Okay. Jakieś ciężaróweczki. Tirem sobie pośmigać na spokojnie. Oczywiście też od czasu do czasu w taką, tego typu gierkę mogę zagrać. No ale nie jest to, jak to się mówi, mój konik. Ja to wolę bardziej gry strategiczne, turowe, przygodówki. Jak już. To taka miła odskocznia od tematu. Relaksik, te sprawy. No ale umiejętności do jazdy to ja nie mam. Zresztą to widać. Ojoj. Kurde. Mógłbym ten skarb poszukać, ale nie jestem zainteresowany chwilowo. Aczkolwiek w Fordzie zacząłem ostatnio szukać tych samochodów po shopach ukrytych. Kurde, z 10 przejechało, to pewnie sobie zrobili jakiś ten wyścig. To pewnie sobie ludzie z kumplami jeżdżą. A ja samotnik. Co za przepiękny zakręt. Dobra, zmieniłem sobie z kabiny. Nie chcę, kurde. Jeszcze nie teraz. Wybrano wypożyczony samochód. Tu jest w ogóle jakaś możliwość wybierania, czy ja po prostu tak klikam na ślepo? No ładnie graficznie ta gra wygląda. Jednak jak jest duży wydawca, przeznaczy dużo ten cebulionów na grę, to i gra ładnie wygląda. Ciekawe, czy jakby władze Hawaii trochę dofinansowało tą grę. Okej, to jest jakby jej reklama turystyczna. I to znowu na końcu. Nie no, samochody też przepiękne są. Co by nie mówić. Turbo jeszcze nie mam. Ale że ktoś tutaj motocyklem zasuwa. Ja sobie nie wyobrażam tutaj motocyklem na kierownicy grać, na przykład. Czy kolega na motorze już przywalił coś? Zresztą na motocyklu. No się nie mówi na motocykl motor, bo znajoma zawsze mi mnie poprawiała, że motor to jest w kosiarce. Nie wiem, czy się zgadzacie z tym, czy nie, ale... Ona tak jakoś mi zawsze wpajała to. Staram się jakby odzwyczaić od lat. Mówiąc na motocykl. Motocykl właśnie, nie motor. Kurde, jakie zakręty, nie mogę wyminąć. Ale może weźmiemy zaraz dopałkę. Jak trafię w przycisk. On oczywiście też wziął dopałkę, no bo czemu nie? Tak, tak. Wulkan. Mam czas na popatrzenie na wulkan. Za słabo, kurde, hamulec wcisnąłem. Dawaj tego czerwonego. Jest w moim zasięgu. Jazda po wulkanach to mi teraz Islandię przypomniała. O! Szeroko wszedłem w zakręt, ale przynajmniej po bandzie nie dałem. Oczywiście. Jak ja nitro, to i on nitro. Ciekawy zbieg okoliczności. Leciał dam. No, słabo poleciałem.
You're driving in the territory of a fearsome goddess. Definitely worth a fold. No nie, będzie zdjęcie. O, przynajmniej jestem na tym zdjęciu. Niesamowite. Cieszę się, że te bandy są ten, jakby takie super mocne, że zatrzymuje się na nich, a nie przez nie przelatujesz jak w Forzie. Przynajmniej. O, udało się wyhamować. Cudownie, cudownie. Jedziesz, jedziesz. Dojechać nie możesz. 36%? Kurka wodna. To rzeczywiście będzie ostatni. Ale nie sądziłem, że to jest taka długa trasa, panie. Might sound crazy, but volcanoes are a source of luck. Powerful and breathtaking giants that show us the balance of destruction and creation. Nie wiem, jakiś onanista od wulkanów. Cały czas tylko wulkan, wulkan, wulkan. Rocky flows of a few seconds ago has transitioned to a wet and fertile land. This is what Hawaiians proudly call. Ta gra uczy, bawi w ogóle. Będę wszystko wiedział o wulkanach. Tak, chcę trudne słowo kolejne. Jakie? There's a nice Japanese temple hidden there. Kurde! O nie! O nie, ale waliłem. Przewin do tyłu. Dobra. Ale jaka masakra. Znaczy bym nie przewijał, ale nie miałbym pojęcia jak ten, wyjechać z tego lasu. Ale jaka masakra. Fajny bajer z tym przewijaniem. Ale zakręt. Proszę państwa, ale zakręcik. Dobrze, że jeszcze z 30% i do domu. No, biorąc pod uwagę tą grę na przykład, to już przez tą godzinę się na tyle wyjeździłem, że styknie mi na 2-3 dni tej jazdy. Nie mógłbym odcinka codziennie nagrywać. Aż tak mnie ten, nie pasjonują te prowadzenie takich samochodów wyścigowych. Czyli jakby powraca temat ludzka. Jak patrzyłem u niego, to on codziennie z jakiejś gry o samochodach coś nagrywa. Co prawda fajnie ten testował test drive'a nowego. Też miałem w planach. Ale to było tylko w planach. Jak zawsze u mnie. Ojej, 80%. Dopiero trasy, panie. Nie wiem, teraz mam jakby takie wrażenie, jakbyśmy bardzo wolno jechali. Niby 170 na godzinę, ale czy jakbym jechał, nie wiem, 80? Coś chyba za bardzo ta gra prędkości nie oddaje. Chyba, że to jest wina tego, że teren jest otwarty i nie czuję prędkości. Tutaj zakręt na czerwono mi pokazywał, a normalnie wlazłem na pełnym gazie. No tutaj już nie wejdę na pełnym gazie, to na pewno. No i gitarka. It feels like the end. The Rainbow Bridge will make a perfect spot to mark the occasion. Smile. Tak, tak. Tęczowy most. Rozumiem, że oni też mają to, co mają. Nie będę poruszał tematów politycznych. Tak, wiem, że jesteś fanem wulkanu, bo tyle gadałeś przez cały wyścig o tych wulkanach, że
Już mam dosyć. Dobra, idźmy dalej. Zobaczmy, czy coś możemy dostać fajnego. Już nie kontynuujemy wyścigu, chociaż jest niedaleko. Załączmy padzika. Zobaczmy, czy coś mamy tutaj ciekawego, aktywności. Dostaliśmy jakąś nagrodę, nie wiem, cokolwiek. Gdzie tu się patrzy, cokolwiek. Jakiś darmowy ten samochód, jakieś losowanie. Nic. Gospodarz, no nic nie ma, no dobra. Ten jaki. To pewnie ktoś znany w samochodach. Bardzo zakrąglona twarz. To musi być jakby nie było Amerykanin. Za dużo pizzy zjadł albo hamburgerów. O, proszę bardzo, tutaj mamy Japończyków, kurde. Nie no, jak ktoś jest w tym świecie, to żyje samochodami, to pewnie jest w niebo wzięty. Dobra, nie przedłużajmy, wyjdźmy z tego. Dzięki zatem za obejrzenie kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Jak się podobało, zostaw łapkę do góry. Następny odcinek prawdopodobnie będzie w przyszłym tygodniu. Zobaczę, czy nie zamienię tej gry z Forza Horizon 5. Chyba, że po prostu będę aż taki dobry, że nagram i tą grę i Forzę jednocześnie. Zobaczymy, czy się uda. W przyszłym tygodniu znowu mam jakby na rano do pracy, więc za bardzo się nie nagrywam. Więc każdy odcinek będzie dla mnie jakby wykorzystaniem wolnego czasu, który mam, którego będę miał mało. No i dosyć ględzenia. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie. No i cóż, zapraszam na coś innego na moim kanale albo czekać na kolejny odcinek z tej gry, który powinien być niebawem.